tej chwili chciałem na samym początku powiedzieć coś na temat właśnie medytacji, czym ona jest, o co chodzi w medytacji w ogóle. Otóż, proszę Państwa, na początek wyjaśnienie. Mianowicie meditare oznacza dosłownie właściwie rozważać, rozmyślać. To jest łacińskie słowo, stąd słowo medytacja nie jest pochodzenia dalekowschodniego, tylko no jak sama nazwa wskazuje, ma tutaj źródło słów zachodni. Natomiast jest pewien problem z medytacją, właściwie problemy są dwa. Jeden problem polega na tym, że w średniowieczu nastąpiła pewna przemiana. O tej przemianie trochę więcej jeszcze powiem później. Przemiana dotycząca w ogóle, powiedziałbym, podejścia do duchowości, ale przede wszystkim też przemiana podejścia do modlitwy. I tutaj jest taki zasadniczy problem. Mianowicie w tej tradycji, powiedziałbym, ojców Kościoła, mnichów starożytnych aż do średniowiecza, mnichów, była taka tradycja modlitwy serca i to jest bardzo mocno tradycja związana z medytacją. Natomiast mniej więcej od XIV wieku, XIII-XIV wiek, nastąpiła zmiana i ta tradycja jakby została zupełnie zapoznana. Natomiast zupełnie na modlitwę weszły jakieś inne rzeczy. To się wiąże jednocześnie ze zmianą pojęcia, pan sobie powiedziałbym, antropologii całej, ale zasadniczo ze zmianą pojęcia serca. O tym jeszcze powiem, kiedy będę czytał to określenie serca, więc na ten temat powiem. W każdym razie tak się stało, że potem w XVI wieku Ignacy Loyola jako medytację określił rozważanie tekstów Pisma Świętego szczególnie, wczucie się jakby w tą sytuację po to, żeby człowiek przybliżył się, tak powiedziałbym, egzystencjalnie do tej sytuacji i no, na tej zasadzie jakby spotkał się lepiej z Chrystusem, przede wszystkim z Chrystusem, bo to dotyczy tych scen ewangelicznych, ale także oczywiście innych. I za medytację uznał właśnie rozmyślanie, które jest takim wnikaniem w tekst, aby się jakby w nim odnaleźć. Odnaleźć, tak powiedziałbym, no, bliski tego, tych wydarzeń Chrystusa, by namacalnie uczestniczyć w tym. Natomiast w XIX wieku, szczególnie pod koniec i potem w XX, ponieważ Europa stała się taką potęgą, państwa europejskie stały się potęgą światową, zdobyły liczne kolonie i tak dalej, także na Dalekim Wschodzie, nastąpiła dominacja w Indiach i dalszych, w Chinach, w tych krajach pośrednich tam Dalekiego Wschodu. Nastąpiło także spotkanie z tą kulturą religijną tamtych rejonów i tam ci Europejczycy spotykali właśnie praktykę medytacji u Hindusów na przykład, nie, u buddystów. No i oni się tą praktyką zachwycili. Zaczęli to tutaj także przenosić na Zachód. I są takie postacie, które tą praktykę tutaj przyniosły. Potem ci ludzie, tak na przykład John Mayne, nawrócił się, wstąpił do benedyktynów, no i przyjął oczywiście te praktyki, jakie były stosowane w tym czasie w klasztorze benedyktyńskim, jakby zapominając o medytacji, której się nauczył od jakiegoś mistrza na wschodzie. No i w pewnym momencie zaczął studiować, to jest takie charakterystyczne, że zaczął studiować coraz starsze księgi w tradycji monastycznej. No i sięgnął po taką księgę, która się nazywa Chmura Niewiedzy z XIV wieku. I nagle w tej księdze odkrył praktykę, którą go uczył ten mnich tam na wschodzie. Był zaszokowany. Idąc dalej, przeczytał Kasjana. I znowu u Kasjana patrzy się, ta praktyka, którą nauczył go tam mnich na wschodzie, jest obecna u Kasjana.
który pisał w IV wieku. Więc po prostu był zaszokowany i potem stwierdził, że ta tradycja po prostu została jakoś zaniechana, gdzieś tam zapoznana tak naprawdę. I teraz, ponieważ ona rzeczywiście w tradycji tutaj naszej zachodniej, ona zamarła jakby, w przeciwieństwie na przykład do Kościoła Wschodniego, tam ona była praktykowana cały czas, to potem jak zaczęto tą medytację taką wprowadzać, uznano to, że to jest import ze Wschodu. Zresztą rzeczywiście wielu ludzi robiło to na zasadzie właśnie takiej medytacji wschodniej, buddyjskiej czy hinduskiej. I są zresztą takie sekty hinduskie tutaj u nas i buddyjskie, i buddystów to też sporo jest. I oni też medytują właśnie zgodnie z nauką ich mistrzów. Nie? No i w ten sposób po prostu uznano, że jak była mowa o medytacji, to znaczy, że to jest właśnie synkretyzm, brane praktyki dalekowschodnie i przenoszone tutaj do nas. I często właśnie w wielu przypadkach ci, którzy wręcz zwalczają medytację, jak usłyszą słowo medytacja chrześcijańska, to się w ogóle jeżą, co to w ogóle jest, bo to jest właśnie synkretyzm, to jest zdrada chrześcijaństwa i tak dalej. W opozycji do tego mówią, że chrześcijanie się modlą, a tamci medytują. Nie? Tylko taka opozycja jakby jest. No i próbują to uzasadnić. Natomiast problem polega na tym, że ta tradycja medytacji, która była u ojców w pustyni, była potem w kościele jeszcze do przynajmniej gdzieś właśnie średniowiecza XIII-XIV wieku, i pewnie dalej też była jeszcze, tylko już ona wymierała. Ona trwała. I że ta tradycja też istniała u nas, tylko została zapoznana. Natomiast w Kościele Wschodnim ona szczególnie jest obecna w tej modlitwie Jezusowej. Modlitwa Jezusowa to jest modlitwa medytacyjna. Właśnie. Także to nie jest tak, że to nie jest chrześcijańskie. I mało tego, wiecie, też uproszczone troszeczkę takiej wizji tej medytacji wschodniej się podaje. Ja też się, że tak powiem, trochę na to naciąłem. Bo rzeczywiście są różne tradycje te wschodnie i niektóre mogą być właśnie też właśnie niedobre. I między innymi kiedyś napisałem, że ta mantra w hinduizmie jest właściwie jakby dowolnym słowem, które się wypowiada. Ten, który to mantruje, właśnie nawet nie zna znaczenia i sensu słowa, mistrz mu podaje to i ma to powtarzać nieustannie, to w rytm oddechu i tyle. I to ćwiczenie go jakby ćwiczy. No, ostatnio się odezwał do mnie taki człowiek, Polak, który tam wszedł w jakąś sektę hinduską, no i protestował przeciwko temu, twierdząc, że to nie jest tak. Może w buddyzmie, może w jakichś tam różnych grupach, ale nie w hinduizmie. I on mi mówi, że te mantry, przytacza różne mantry, w istocie one to są słowa, które są imieniami Boga. Tak jak u nas na wschodzie się medytuje, powtarzając to słowo Jezus, nie? Pan Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznym. Także w formie uproszczonej aż do samego imienia Jezus, nie? Że to tu jest podobnie, że tam jest to imię Boga i ten Bóg jest osobowy dla Hindusów. Nie znam się na hinduizmie, ale myślę, że on jakąś tam rację ma. Mogę o to zapytać fachowców w tej dziedzinie, ale zostawiam to na razie. Przyjmuję, że on jednak jakąś tam rację ma w tym, więc po prostu zostawiam to. W każdym razie chodzi o taką rzecz, że medytacja, która na zachód jakby wróciła poprzez wschód, jest powrotem do tego, co było w chrześcijaństwie wcześniej, do średniowiecza. A co zostało jakoś zapoznane, dlaczego i tak dalej, zostawiam to. Tą sprawę zostawiam, nie chcę tego w ogóle ruszać i dyskutować. Natomiast w medytacji właśnie drugi błąd czy nieporozumienie polega na tym, że medytację sprowadza się do rozmyślania. Natomiast w medytacji nie o to chodzi.
Ja osobiście idę za określeniem medytacji przez Romano Guardiniego. To był taki wybitny teolog, który zmarł w czasie II Soboru Watykańskiego w 1965 roku. Taka wybitna postać. I on mówi tyle. Medytować to znaczy być obecnym, ale przed Bogiem. I teraz pozwalam sobie tutaj zacytować fragment jego tekstu z książki Bóg daleki, Bóg bliski. Medytacja nie sprowadza się do pojedynczego aktu rozumu lub serca, lecz ogarnia całego człowieka. Cały człowiek staje naprzeciwko przedmiotu medytacji. Cały należy rozumieć nie w tym sensie, że do aktu medytacji wchodzą różne siły wewnętrzne człowieka, ale że medytacja otwiera człowieka jako takiego, jego ruchem odsłaniającym coraz głębsze pokłady jego istoty. Przyjmuje te przedmioty kontemplacji w żywe wnętrze naszej osoby, aby tam działały jako postać jaśniejąca przed oczami, jako światło duszy, drogocenny dar w sercu, jako wezwanie umysłu, jako siła i wola działania. Tak czy inaczej, medytacja to jest otwarcie całego człowieka. Ma ona wymiar egzystencjalny. Nie intelektualno-mentalny, ale egzystencjalny. Chodzi o otwarcie naszego centrum, nas samych, na obecność Boga. Ona właściwie wyrasta z tej świadomości, o której mówi święty Paweł w Dziejach Apostolskich. W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. John May pisze tak. Otwieramy się całkowicie na wspaniałość i cud Boga. Na wieczną teraźniejszość. Poprzez ten proces odkrywamy zarówno naszą własną wspaniałość, jak i wyzwalamy naszą zdolność do zachwytu. To się skraca w tym określeniu medytować, to znaczy być obecnym przed Bogiem. Być obecnym, ale przed Bogiem. Nie po prostu sobie być obecnym, tylko być obecnym przed Bogiem. Proszę Państwa, tutaj niezmiernie ważna jest taka ogólna uwaga. Mianowicie Biblia jest księgą zasadniczo żydowską. W tym sensie, że to Żydzi tą księgę spisywali na różnych etapach ich rozwoju, aż po okres helenistyczny. I tam widać wpływy greckie wyraźnie. Ale zasadniczo jest to księga, która powstała w mentalności żydowskiej. Natomiast potem Biblia została przez chrześcijaństwo przyswojona przez Greków, ale Grecy przyjęli tą Biblię w swoim rozumieniu, w swoich pojęciach. Natomiast istnieją zasadnicze różnice w sposobie pojmowania i w sposobie podchodzenia do rzeczywistości między tym, co jest w Biblii, a tym, co prezentuje filozofia grecka. Ja nie chcę na ten temat tak jakoś więcej mówić, ale na przykład to, co się stało na Areopagu, wystąpienie świętego Pawła, znakomite retoryczne, znakomite wystąpienie, a święty Paweł został zlekceważony. Dlaczego? Dlatego, że święty Paweł powiedział o zmartwychwstaniu, co było rozumiane od razu przez Greków jako zmartwychwstanie ciał. A ponieważ u Greków ciało było właściwie rozumiane jako więzienie ducha i całe dążenie, powiedzmy, Greków do doskonałości polegało na uwolnieniu się od ciała, którego obciąża człowieka i go, że tak powiem, uziemia, żeby wzleciał gdzieś te przestrzenie boskie, boskości. Więc po prostu gadanie o zmartwychwstaniu ciała, czyli o tym, że przyjmie człowiek na nowo ciało,
było po prostu dla nich wariactwem. Natomiast problem cały polega na tym, że ciało rozumiane przez, jak je rozumiał Paweł, to jest zupełnie coś innego niż to, co rozumieli Grecy pod tym słowem. No i takie nieporozumienia istnieją, mi się wydaje, do dzisiaj niestety w tej kwestii. Ale to jakoś zostawię. Ja tylko chciałem zilustrować tutaj w tym momencie problem, że Grecy przyjmując Biblię, przyjmują, czytają je przez pryzmat swoich własnych pojęć i swoich podejść. I tu się zaczyna pewien problem. O tym też jakoś tak na marginesie będziemy mówili. Generalnie rzecz biorąc, chciałem zwrócić uwagę na to, że dla Żydów sytuacja wygląda w ten sposób. Te wszystkie wydarzenia biblijne i to wszystko, co jest w Biblii napisane, to jest swoisty dramat rozgrywający się pomiędzy Bogiem i człowiekiem. To tak, jakbyśmy byli w teatrze. I teraz w tym teatrze rozgrywa się dramat i najważniejsze jest to, co się dzieje pomiędzy osobami. Zrozumienie, niezrozumienie, zdrada, miłość, nienawiść, to wszystko tam jest istotne i dzieje się. Nie? Natomiast sceneria, w której się to dzieje, ta scenografia taka, to jest rzecz drugorzędna. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda u nas, w naszym myśleniu, które mamy greckie. Jeżeli my zaczynamy na przykład mówić, i to takie naukowe myślenie, o tym, jak to jest, że powstał świat, no to tam wybuch i tak dalej. A potem z tych atomów, tego wodoru, potem jeszcze innych cząstek i tak dalej, robią się wyższe pierwiastki, potem się one organizują i tak z tej materii powstaje powoli, wiecie, coś, co jakieś ma, przyjmuje związek chemiczny, który potem staje się białkiem, potem to zaczyna ożywać i tak dalej. Zaczyna się, w każdym razie podstawą jest materia, czy w ogóle ta scena właśnie, co dla Żydów jest po prostu tylko tłem, tylko jest taką, no tłem właściwie wydarzeń. I z tego się próbuje budować właściwie to, co się dzieje między ludźmi ostatecznie. Tak to niestety jest. Bo zobaczcie, takie jest myślenie naukowe i my też mamy trochę takie podejście tego typu. Tam od razu najważniejsze jest spotkanie. Biblia jest na wskroś personalistyczna. W tym sensie najważniejsze jest spotkanie osobowe. Najważniejsze jest spotkanie z Bogiem. Mało tego, na przykład, co to jest życie w Biblii? U nas życie to jest biologia. Albo coś biologicznie żyje, albo biologicznie jest martwe. Koniec, kropka. W Biblii jest tak. Żyje to, co ma relację z Bogiem. Jeżeli nie ma relacji z Bogiem, to nie żyje, jest trupem. Ale trup nie znaczy, że nie istnieje. Trup mieszka w Szeolu. Jak chcecie taki obraz Szeolu mieć, no to otwórzcie sobie trzeci rozdział Księgi Hioba. Tam Hiob tak właśnie tęskni, że lepiej by mu było właśnie być w Szeolu, niż cierpieć i doświadczać tego, co doświadcza. Nie, to mówi, to jest taki letarg jakby. Tam istnieją wszyscy, ale oni są jakby w letargu, nieżywi są. Istnieją, ale nie żyją. Żyć to znaczy być. My do dzisiaj mówimy, niech światłość wiekuista im świeci. Co to za światłość wiekuista? To nie żarówka, wiecie, czy słońce nawet, tylko to jest obecność Boga. To jest obecność Boga. Żyć to znaczy być blisko Boga. A to zobaczcie, to jest zupełnie inne pojęcie śmierci czy życia i tak dalej. I tutaj jest często nieporozumienie, jeżeli chodzi o język biblijny i tym, co u nas potem w tradycji, bo my niestety jesteśmy dziedzicami tego myślenia greckiego. Dobrze. I teraz o co chodzi? Najważniejsze we wierze jest spotkanie osobowe. Żywe spotkanie z Bogiem. I to wszystko, co my robimy, zarówno słowa,
gesty, znaki, sakramenty są znakami, które nas mają wprowadzić w żywą relację z Bogiem. To zaraz będziemy czytać, jak będziemy czytać o modlitwie. Zobaczycie, to nie jest mój wymysł, tylko tak jest. I teraz to żywe spotkanie jest fundamentem. Medytować od strony praktycznej to jest właśnie wysiłek bycia obecnym przed Bogiem, bycia osobowego, nie wyobrażania sobie Boga, przedstawiania sobie Boga, dywagacje na temat, jaki On jest wspaniały, jak jest miłosierny i tak dalej. To jest myślenie przedstawiające, jakby wrzutujące na ekran naszych myśli, to nie o to chodzi. Bóg jest na pewno inny niż to nasze wyobrażenie. Na pewno. Natomiast nam chodzi o spotkanie z Nim. O bycie przed Nim. Nie? I bycie w relacji z Nim. To jest cała istota, powiedziałbym, medytacji. Od strony praktycznej to jest właśnie wysiłek bycia przed Bogiem. Kluczowe tutaj jest słowo spotkanie, a już zupełnie finalne słowo to jest komunia. To znaczy to spotkanie powinno prowadzić do komunii. W zeszłym roku sprowokowano mnie do wygłoszenia rekolekcji do tych grup medytujących w tradycji chrześcijańskiej, które powstały z inicjatywy Johna Maina. To jest Światowe Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej, WCCM. Oni prosili mnie o przeprowadzenie rekolekcji. Tam był taki tytuł ostatecznie Chrześcijaństwo otwarte na kontemplację. Ja tę rekolekcję wygłosiłem, to było w październiku w zeszłym roku. No i z tego potem powstała taka książeczka Chrześcijaństwo otwarte na kontemplację. To zrobiłem w oparciu, wiecie, o... Znowu, ja mówię o tym, najważniejsze jest spotkanie i są różne drogi do tego spotkania, różne nasze działanie. Coś się uczyni jednemu z tych moich braci, mnie się uczynili, to jest jedna z dróg. Sakrament, to jest następna droga. Eucharystia jest jakby szczytem i właśnie ja zrobiłem, medytacja też jest drogą do spotkania. To wszystko chodzi o spotkanie. I to zrobiłem w oparciu o pokazałem, jaka jest zbieżność między Eucharystią i kontemplacją. O co chodzi? Cel jest ten sam. Kontemplacja w istocie to jest komunia z Bogiem, dojście do komunii z Bogiem. Nie wizja Boga, nawet najwspanialsza, ale to jest spotkanie z Bogiem i wejście w komunię. Ja opieram się tutaj między innymi na tekstach Jana od Krzyża czy świętej Teresy. Cytuję te teksty tutaj. Także tych dróg do spotkania Boga jest wiele, ale właśnie ta idea, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg, aby we wszystkim, żebyśmy to wszystko, co robimy, nie jakieś nadzwyczajne czyny, ale to, co zwykle robimy, robili tak, jakbyśmy to robili dla Boga, przed Nim, i w Nim. To jest fundamentalna postawa. Medytacja jest jedną ze ścieżek dosyć istotną, bo ona jest tym ćwiczeniem, w którym my musimy sobie uświadomić tą obecność. Potem to powinno owocować tym, że pracując, robiąc coś, ciągle gdzieś mamy w głębi świadomość bycia przed Bogiem i dla Niego. Więc wracając do istoty. Medytować to znaczy być obecnym przed Bogiem. Być dla Boga z Nim. Podstawowym ćwiczeniem w życiu monastycznym jest nieustanna pamięć na obecność Boga. To jest właśnie ten wymiar. Nieustanna pamięć na obecność przed Bogiem. I to jest podstawowe ćwiczenie mnichów od samego początku.
I medytacja jest szczególnym czasem, powiedziałbym, to jest walka o bycie obecnym przed Bogiem, tak by to można określić. Walka nie jest niestety prosta. Dlaczego nie jest prosta? Bardzo prosto. Można sobie po prostu pójść do kaplicy, możecie to zrobić, dzisiaj wieczór jeszcze po całym i powiedzieć sobie, no to tak, teraz ja jestem tylko przed Bogiem, wszystko zostawiam za sobą, nic mnie nie interesuje, co było, co będzie, jak jest i tak dalej. I jestem po prostu dla Pana Jezusa. Idę do kaplicy i co się dzieje? Może se tak gadać. A tutaj małpa skacze. Rozumiecie? Spróbujcie to. Zobaczcie. Tutaj się pokazuje, proszę Państwa, podstawowa prawda, fundamentalna prawda o życiu człowieka, o której się w ogóle nie mówi w społeczeństwie, a o której doskonale na przykład wiedzą ludzie, którzy się zajmują reklamą, doskonale o tym wiedzą, o tym mechanizmie. Świetnie o tym wiedzą i wykorzystują go. Mianowicie, proszę Państwa, jak Państwo tak wsiądą i będą chcieli być obecni przed Panem Jezusem, zobaczycie, jak ten kalejdoskop w głowie się przekręci nieustannie. I co jest przerażające w tym wszystkim, że częstotliwość zmiany myśli i różnych uczuć, wspomnień, ewentualnie jakichś lęków czy czegoś, tego, co się w nas dzieje tu w głowie, nie? Jest przerażająca. My często potrafimy się skupić tylko na 5 sekund. A potem już znowu zmiana. Proszę zobaczyć, jak działają media dzisiejsze, szczególnie reklama. To jest właśnie taki kalejdoskop, takie zarzucanie ludzi takimi krótkimi sygnałami, taki impuls, bo to harmonizuje z tym działaniem naszego umysłu. Nie? I to o to chodzi, żeby człowiekowi gdzieś tam coś zakodować, żeby on chciał nagle do tego dążył. I my musimy się skonfrontować z tą prawdą, bo właśnie ten kalejdoskop jest zasadniczą przeszkodą w spotkaniu się prawdziwie z Bogiem. Cały czas zamiast o Bogu, to będziemy myśleć o różnych rzeczach, wszystko będzie nam krążyło po głowie różne, a niby jesteśmy przed Bogiem, a myślimy, jesteśmy zupełnie gdzieś indziej, czasami może w kosmosie, ale nie tutaj i teraz. I teraz jest cały problem, co z tym zrobić. Tego się, proszę Państwa, nie da wyłączyć jak wyłącznikiem tam prąd. To po prostu jest. I trzeba powiedzieć, że mnisi mówili, że pokus, to są pokusy, trzeba się spodziewać aż do ostatniego tchnienia. Tego się nie pozbędziemy. Możemy to jakby trochę okiełznać w jakiś sposób, ale nigdy się tego nie pozbędziemy. I w związku z tym pojawiają się różne, powiedziałbym, proszę Państwa, metody medytacji. Te metody zasadniczo, można powiedzieć tak, polegają na tym, żeby okiełznać te myśli, które na nas przychodzą. Jakoś je skanalizować, tak żeby one nam nie przeszkadzały. Czasami to są różne, proszę Państwa, takie, powiedziałbym, metody. Jest na przykład medytacja polegająca na chodzeniu, taka medytacja w ruchu. My zwykle jak idziemy, proszę Państwa, coś załatwić do sklepu, do pracy, czy do ciotki na kawę, to proszę Państwa, my idziemy, ale my nie jesteśmy w tym chodzeniu, tylko jesteśmy w biurze, na zakupach. Przypomina nam się, cośmy zapomnieli w domu załatwić. Nie jesteśmy tu i teraz. My
my nogami ruszamy, to się dzieje automatycznie, natomiast my jesteśmy gdzieś indziej. I teraz to medytacyjne, wiecie, medytacja taka w ruchu polega na tym, że ja się skupiam dokładnie na całej dynamice ciała, na tym, co odczuwa, na przykład jak się boso chodzi po trawie czy gdzieś, czuję się to podłoże, jeżeli jest jakiś kamyk, to czuję ten kamyk, czuję wiatr, czuję chłód jakiś albo słońce i to wszystko odbieram, percepuję, skupiam się na tej percepcji jakoś, czuję to wszystko, nie? I to pozwala mi jakby skanalizować te moje zainteresowania, to co jest, bo one percepują to wszystko. I teraz, proszę Państwa, wystarczy jedna taka myśl, która jest fundamentalna, właśnie ta świętego Pawła. W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czyli to wszystko, czego doświadczamy, nagle uświadamia nam, że przez to wszystko Bóg nas dotyka. My poprzez to wszystko jesteśmy obecni przed Nim. Ale ta myśl, proszę Państwa, ona będzie de facto w tym naszym doświadczeniu takim, powiedziałbym, błyskiem. Ale błyskiem, które oświetla coś, czego my nie percepujemy normalnie, bo jesteśmy nie tu i teraz. Boga można spotkać tylko tu i teraz. Znowu się pojawiają inne myśli, znowu zaczniemy kombinować, obrabiać to doświadczenie, do niego dorabiać teologię czy jakieś inne wyobrażenia i znowu jesteśmy w malinach. W medytacji to trzeba zostawić. Trzeba wrócić do tego pierwotnego doświadczenia, tego otwarcia, które nagle nam daje to spotkanie z Bogiem. I to najczęściej trwa, proszę Państwa, naprawdę sekundy. Ułamki sekund czasami. Jeżeli ktoś ma jakąś łaskę, ma to jakoś dłużej, nie? Ale to normalnie to są takie... I ćwiczenie się polega na tym, że dalej człowiek robi to, co ma robić, wiedząc, czemu to ma służyć. Nie? O co chodzi? To samo dotyczy, proszę Państwa, na przykład medytacyjne czytanie Pisma Świętego. Jest to słowo Boga do mnie skierowane, które ja odczytuję jako słowo od Niego do mnie. I muszę się tak skupić na tym i czytam intensywnie, skupiam się na czytaniu, ale nie czytaniu po cichu, bo u nas to czytanie po cichu to jest przelatywanie oczami. Muszę to słowo spożywać, jeść. W starożytności, proszę Państwa, wszyscy czytali na głos. Nie umieli czytać po cichu. To jest odkrycie średniowieczne. W średniowieczu dopiero ludzie zaczęli czytać po cichu. Dzisiaj się już czyta czasami oczami i tylko niektórzy patrzą na stronę 2-3 sekundy i już całą stronę zna. Jest taka technika, nie? Ja jej nie znam, ale są takie techniki. I tak pewnie w tym kierunku to pójdzie. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby to słowo wybrzmiało. My musimy to słowo słyszeć. Dlatego się ten tekst czyta powoli i słucha się tego tekstu. Wypowiada się choćby cicho w sobie, ale ja go muszę słyszeć. I to słowo... Zwracam uwagę, tu chodzi o obecność. Bóg do mnie mówi. I teraz jak my tak czytamy wolno to słowo i to słowo brzmi w nas, to w pewnym momencie się właśnie otwiera takie światło. I wtedy trzeba usłyszeć się, że rzeczywiście to jest Słowo Boże, trzeba się zatrzymać, ale dosłownie na chwilę, na sekundy. Bo potem zaczyna się znowu ten proces przechwytywanie myśli i kombinowanie w naszej głowie. Wtedy trzeba zacząć czytać dalej czytać i dalej słuchać. Bo medytacja polega na tym byciu obecnym przed Bogiem. Nie kombinowanie, myślenie o Nim,
ale relacje ja-ty. To jest, proszę Państwa, fundamentalna sprawa, żeby sobie zdać sprawę, uświadomić to, jaka jest różnica między byciem z kimś, relacją osobową, a relacja z kimś innym, ale w takim, powiedziałbym, wymiarze, ja wiem, informacji czy handlu, polityki, załatwiania jakichś spraw. To są, proszę Państwa, to jest taka gramatyka, właściwie ja mówię, taki wykład gramatyki zaimków, nie? Bo to jest, właściwie człowiek jest w trzech relacjach. Mianowicie jest w relacji ja-to. To jest jakiś przedmiot. Może być przedmiot intelektualny. Na przykład jakieś wyobrażenie, jakaś myśl. Może być bardzo głęboka myśl, ale myśl. To jest coś. Druga relacja to jest ja-on albo ona. Albo oni. I jest trzecia relacja, proszę Państwa, ja-ty. Ta relacja to jest właśnie relacja refleksji. I dlatego twierdzę, że rozmyślanie i refleksja nie jest modlitwą. To nie jest modlitwa. Modlitwa się znajduje tutaj. To jest relacja ja-ty. W tej relacji jesteśmy w modlitwie. To jeszcze pokażę w tekście kateizmu. Natomiast bardzo często ta relacja, czym one się różnią, te relacje, proszę Państwa? Ja, on i ja, ty. On może być mi potrzebny, pomaga mi załatwić coś, może mi się przydać w różnych sytuacjach, ta relacja z nim daje mi jakieś przywileje, albo, mało tego, może być moim wrogiem. Może mi zagrażać. Także on w istocie jest obcy, a to ja w stosunku do obcego to jest to, co my nazywamy ego. Natomiast ta relacja, proszę Państwa, to jest relacja spotkania. Ja to odkryłem, proszę Państwa, po takim mocnym słowie w zdaniu księdza Tischnera, który mówi tak. Ciebie zabić nie mogę. Ciebie zabić nie mogę. Jego bym mógł zabić, ale ciebie nie. Jeżeli człowiek jest w tej relacji bliskości, to powiedziałbym, krzywda wyrządzona temu drugiemu to jest jakaś profanacja, to jest coś strasznego. Żeby doszło do możliwości tam skrzywdzenia, kradzieży, obmowy czy coś, trzeba przejść na tą relację, do tej relacji. Tu jest to możliwe. Ja, proszę Państwa, nie wiem, na ile Państwo sobie zdają sprawę, ale jest to sprawa absolutnie obiektywna. Ja to mogę wskazać na przykład w różnych sytuacjach to wychodzi, ale najmocniej to wyszło w sytuacjach takich różnych terrorystycznych. Mianowicie jacyś terroryści porwali na przykład samolot albo gdzieś jakichś ludzi uwięzili w budynku i grozili, że ich zabiją, jeżeli tam powiedzmy ich kolegów państwo nie uwolni z więzienia, nie? Takie były żądania. No i tutaj powstał cały problem. Co robić? Nie wolno ulegać terrorystom, ale z drugiej strony ci ludzie konkretni są zagrożeni życiem. I proszę Państwa, okazuje się właśnie, że ten mechanizm tutaj był rozstrzygający. Ta różnica. Wniosek był taki, jak najdłużej tych terrorystów zostawić z ludźmi, ale w relacji bezpośredniej, bo się zaczynała między nimi taka więź. I paradoks polega, proszę Państwa, na tym, że nie tylko terroryści nie byli po pewnym czasie zdolni zabić tych ludzi, ale
Odwrotnie, ci ludzie zaczęli pomagać terrorystom uciekać albo ich bronili. Rozumiecie? Do tego stopnia. Jest to tak zwany syndrom sztokholmski. Ofiary zaczęły bronić terrorystów, tych ludzi, którzy im przecież zagrażali śmiercią. Proszę Państwa, to naprawdę jest obiektywna rzeczywistość. To jest, proszę Państwa, kluczowa sprawa. Ta relacja jest tylko wtedy prawdziwa, kiedy jest prawdziwe takie równanie. Ja plus ty równa się my. Widzicie, to jest wszystko tylko gramatyka zaimków osobowych. Jan Paweł II, pisząc o godności kobiety, mówi, kobieta to jest drugie ja we wspólnym człowieczeństwie. To jest mniej więcej to równanie. Ja zawsze mówię, w małżeństwie to równanie jest najważniejsze. Albo jest to my, albo go nie ma. Jak nie ma tego my, to nie ma miłości. To ta relacja jest prawdziwa, jeżeli to jest prawdziwe. Ja może tutaj zostawię to, proszę Państwa, dlatego że na ten temat ja mogę mówić dosyć długo, ale o co chodzi? Modlitwa rozgrywa się tylko w tej przestrzeni. A w medytacji chodzi o to, abyśmy w tą przestrzeń weszli. Można dużo gadać do Pana Boga. U nas czasami modlitwa, przepraszam, tak kolokwialnie powiem i tak brutalnie, to jest koncert życzeń. Panie Boże, daj nam to, Panie Boże, daj nam tamto. Odzywamy się do Niego jako do Ciebie, ale de facto traktujemy Go jako onego. Wujka z Ameryki albo kogoś takiego. Załad nam to czy tamto. Jak z urzędem czy z kimś. Nie? Ja to banalizuję, może i upraszczam, ale na przykład jeżeli weźmiemy taką sytuację, że ludzie mają pretensje, no tyle się modliłem do Pana Boga, a On nie zrobił tego, co chciałem. To co to znaczy? To jest dokładnie ta relacja w modlitwie. To jest dokładnie ten problem. On cały czas Pana Boga traktuje w ten sposób. O tym też możemy poczytać w kateizmie. I to jest cały problem. I dlatego, proszę Państwa, medytacja jest bardzo ważnym ćwiczeniem duchowym, bo w tym ćwiczeniu my sobie zaczynamy zdawać sprawę z tego, że my cały czas jednak gdzieś ślizgamy się po powierzchni tylko, natomiast nie wchodzimy w spotkanie z Bogiem. Zwykle, proszę Państwa, to tak banalna sprawa. Jeżeli modlitwa jest określana jako rozmowa z Bogiem, takie jest powiedzenie, takie katetyczne gdzieś tam, zresztą któryś z ojców chyba, Jan Chryzostom, czy któryś tam powiedział tak. No i to się do dzisiaj powtarza. Dobrze. Rozmawiamy z Panem Bogiem. Pytam, jeżeli jest rozmowa, rozmawiasz z kimś, z drugim, to pytam się, kto powinien najwięcej mówić? Czy ten, który jest uczniem, czy ten, który jest mistrzem? Ten, który jest głupi, czy ten, który jest mądry? Nie? No kto powinien więcej mówić, żeby ta rozmowa była sensowna? Oczywiście powinien mówić mądry, powinien mówić mistrz, a ten uczeń powinien słuchać, ten głupi powinien się uczyć od mądrzego. Jak wygląda nasza modlitwa? Rozumiecie? No dokładnie odwrotnie wygląda. My musimy Panu Bogu powiedzieć, co On powinien zrobić dla nas, bo On tego nie wie, czy ja wiem, no jakoś tak, nie? Natomiast widzicie, znowu medytacja idzie w przeciwnym kierunku. Właśnie jest skupieniem się w tym otwarciu się na Boga po to, żeby się z Nim naprawdę spotkać, żeby pozwolić jakby przemówić do nas. Jak mówiłem o tej medytacji związanej z czytaniem Pisma Świętego, to jest to wsłuchiwanie się. Ja czytam, słucham tego słowa. Nie? Pozwalam, żeby to słowo przemówiło do mnie. O to chodzi w tej medytacji. Dobrze. I teraz jeszcze o innej metodzie, tej, którą byśmy tutaj próbowali poćwiczyć trochę.
Ja zwracam uwagę na to, że to nie jest tak, że jest tylko jeden rodzaj medytacji i nie ma innej. Nie, jest wiele rodzajów medytacji. Ja myślę, że też muzyka może pomóc niektórym w medytacji. Też może, ale czasami chodzi o to, żeby nie mylić medytacji z relaksacją. Bo to jest też problem taki. Albo medytacja z dżemką. Też jest taki problem. Więc po prostu, wiecie, po prostu tu trzeba być bardzo, bardzo, bo to są rzeczy takie, które w praktyce mogą się bardzo mieszać. I teraz chodzi o taką rzecz. Mianowicie medytacja, ta, o której będę mówił, wyrasta z doświadczeń mnichów. Mnichów, którzy codziennie się modlili liturgicznie, liturgią godzin, psalmami. I oni po modlitwie psalmami potem szli do pracy. Wyplatali kosze, budowali tam swoje domki, pracowali na polu i tak dalej. I teraz w czasie tej pracy im często zostawało w uszach jakieś brzmienie jakiegoś wersetu. Nie? Jakiś werset z psalmów i oni sobie ten werset powtarzali albo nawet śpiewali ten werset. Jak to śpiewali, to w rytm takiego pewnego rytmu własnego organizmu. No my mamy podstawowe dwa rytmy, mianowicie bicie serca i oddech. No? I w rytm oddechu, powiedzmy, powtarzali sobie jakiś taki werset i tym wersetem jakby cały czas ciągnęli tą modlitwę jeszcze liturgiczną, jakby ją przedłużali na to swoją pracę. I w ten sposób nieustannie ćwiczyli się właśnie w tej obecności przed Bogiem. To powtarzanie tego wersetu to była taka modlitwa monologiczna, jednego logosu, właściwie jednej sentencji. Logos to nie jest tylko słowo, ale po prostu sentencja. Jednej sentencji. Właśnie ta modlitwa Jezusowa to jest taka modlitwa jednej sentencji. I teraz przez nieustanne powtarzanie, to wchodzenie w to słowo, które się powtarza, człowiek jednocześnie odsuwał te wszystkie myśli, które do niego przychodzą. One i tak go atakowały, oczywiście, i atakują, ale jest to metoda na to, żeby je neutralizować. I ta metoda powtarzania jakiejś sentencji jest, proszę Państwa, bardzo taką dobrą metodą, bo ją można realizować w różnych sytuacjach i po prostu w swoim życiu. I teraz o co chodzi? Co to jest za sentencja? O co chodzi w tej sentencji samej? Muszę powiedzieć tak, więc w tej sentencji, proszę Państwa, ona ma dwa cele. Dwa zasadnicze cele. Z jednej strony ta sentencja powinna neutralizować tą małpę, która w głowie skacze. To jest pierwsza sprawa. W związku z tym ta sentencja, my tej sentencji musimy się mocno trzymać. To znaczy tutaj z głową to działa ta zasada clean cleanem. To jest zresztą, jak Państwo mieli jakieś pokusy do jakichś złych rzeczy, to w tym momencie nie należy walczyć z tą pokusą, tylko należy robić coś innego. To znaczy, jeżeli cię gdzieś ciągnie, to po prostu trzeba zmienić kurs i pójść gdzieś indziej po prostu. Robić coś innego, zmienić myślenie zupełnie na inną, coś innego i wtedy tamto się, że tak powiem, wyrzuca. Nie? Właśnie clean cleanem. I teraz ta sentencja, żeby ona wyrzucała tamte inne, które będą napierać, to trzeba się jej trzymać. Nie? I jeżeli się to robi w rytm oddechu, pierwsza część sentencji na wdechu, druga na wydechu i z taką, powiedziałbym, mocą, najmocniej trzeba zwrócić uwagę na to, że najmocniejsze jest właśnie pierwsze takie odezwanie się. Takie pierwsze wejście jest najbardziej takie zdecydowane, jasne i to trzeba właśnie wracać i ta sentencja powinna być wypowiadana cały czas z nową siłą, jakby
jakby to była pierwszy raz wypowiadana rzecz przez nas. I to właśnie tutaj tak powinna być, powiedziałbym, traktowana i wypowiadana. Natomiast druga rzecz, chodzi o nawiązanie relacji, żywej relacji, tej obecności osobowej. I tutaj, proszę Państwa, znowu taki mały ekskurs na temat z dziedziny językoznawstwa. Mianowicie, proszę Państwa, nasza mowa ma różne funkcje. Są różne funkcje naszej mowy. Zwykle my koncentrujemy się na tej funkcji informacyjnej. To, co ja teraz robię, to przekazuję pewne myśli. I to jest funkcja informacyjna. Ja się dzielę jakimiś myślami, wy to słuchacie, porównujecie sobie, oceniacie dobre, niedobre i tak dalej. To jest funkcja informacyjna. Ale w tej funkcji informacyjnej, proszę Państwa, to jest, powiedziałbym, w pewnym sensie duży dystans między mówiącym i odbiorcą, sam w sobie. Oczywiście ta informacja, którą przekazuję, może mieć większy czy mniejszy wymiar taki emocjonalny, przeżycia i tak dalej, ale zasadniczo, proszę Państwa, w ogóle to może nie być. Ja mogę mówić do mikrofonu i to iść przez radio. W ogóle nie widzę odbiorców. A ta funkcja będzie realizowana. Nie mam żadnej relacji z tymi ludźmi, do których mówię, no bo oni są dla mnie abstrakcją, bo ich nie widzę. No was akurat widzę, no także. Także to jest trochę inna sytuacja, ale ona nie jest konieczna. Natomiast są inne funkcje, na przykład jest taka funkcja ekspresywna. Człowiek nagle się wzrusza i mówi, o! Nie? Tak, do kogoś tam mówi. I to wtedy o co chodzi? To jest sygnał przeżycia czegoś i człowiek chce jakby tym zarazić innych. Zobacz, popatrz się, jakie wspaniałe. Albo przerażające akurat. No. I wtedy też trzeba uciekać, no bo po prostu grozi nam coś. I to wtedy chce porwać innych także do... I tutaj się zaczyna jakaś taka relacyjność. Jeszcze mocniej jest w takiej impresywnej funkcji, mianowicie ja czegoś chcę od kogoś. Nie? No zwykłe takie powiedzenie, zrób mi herbatę. Nie? No jest informacja w tym niewątpliwe, ale to nie chodzi o informację, to chodzi o to, żeby on zrobił herbatę. Wiecie? Nie? Czyli tu chodzi o spowodowanie, żeby ktoś coś zrobił albo nie zrobił. Uważaj, bo ślisko, nie? No, uważaj, jedz ostrożnie, bo ślisko, albo idź ostrożnie, bo możesz się przewrócić. I tak dalej. I to są takie. Ale proszę Państwa, najbardziej fundamentalna funkcja języka została odkryta dopiero w połowie XX wieku. Proszę Państwa, to jest funkcja fatyczna. Tak się nazywa w językoznawstwie. I chodzi o... To mi się wydaje, że to powstało w kontekście takich sytuacji... afazja to jest taki stan człowieka, w którym człowiek nie jest w stanie się komunikować. Czasami po wylewie, czy po jakiejś... Ale są różne przyczyny tego. Nie wiadomo często jakie. To nie jest rodzaj choroby, tylko to jest pewna niezdolność. Powstała z różnych przyczyn. Może być właśnie po wylewie. No na przykład mi teraz też taki znajomy pastor mówił o tym, on też miał wylew. No i był niezdolny do mówienia. Teraz rozmawiałem z nim przez telefon normalnie. Ale był taki czas, że on nie mógł się komunikować. Nie? I to jest to zjawisko i teraz zaczęto na bazie tego mówić o fatyczności, to znaczy tej nawiązywaniu relacji z innym. I ta fatyczność wychodzi, proszę Państwa, często w sposób zupełnie paradoksalny. Nie? Według mnie doskonałym przykładem na tą fatyczność jest telefon, wiecie. Nie? Tak jak ta anegdota żydowska mówi, to jest, ile się można nauczyć takich prostych rzeczy. Mówi, widzisz, mówi taki głupi telefon, wiesz, tutaj jest, no, ty tutaj rozumiesz, mówisz, a tam cię słyszą.
A tam, gdzie słucha. To było powiedziane w czasie komunizmu, także proszę Państwa, dzisiaj te rzeczy, te czasy się wracają trochę, ale w każdym razie takie właśnie. Ale tu o co chodzi? Rzeczywiście, odbieramy telefon, nie? Na przykład ktoś do nas mówi, a cześć tego i tak opowiada coś o sobie. Nie? No i on opowiada, a co ja robię? Nie, takie różne przydźwięki, które, rozumiecie, komunikacyjnie są jakimś bełkotem. A one mają funkcję fatyczną. Są moimi reakcjami żywymi na to, co on mówi, żeby on wiedział, że ja go słucham. Bo czasami mamy taką sytuację, nikt tam nic nie słychać. Halo, słyszysz mnie? Halo! To też właśnie funkcja fatyczna, przywoływanie tego, czy on w ogóle i tam istnieje. Czasami się przerwie, my tutaj gadamy sobie, gadaj zdrów, a ten już dawno nie ma połączenia. Nie? Więc w tym telefonie jest. A najlepsze, wiecie, wychodzi, co wychodzi z tej funkcji fatycznej. Mianowicie, nie wiem, czy byście mieli takie sytuacje, ale ja miałem. Mianowicie, odbieram telefon, rzeczywiście słucham, ktoś mi tam mówi, co tam się stało, to u niego, to i tamto, opowiada mi przez 10 minut. Ja oczywiście wszystkie zdania rozumiem, wszystko kojarzę i tak dalej. No i potem, no to cześć. Ale potem się zastanawiam, on coś mówi o jakiejś Basi. Co to za Basia? Jak to? No z tym Andrzejem Basia jakaś, co to, o jaką Basię to mówi? I potem odkrywam, ale to nie był Andrzej z Warszawy, tylko z Wrocławia. Rozumiecie? I potem się okazuje, że nie ta osoba i nie ta bajka. Rozumiecie? Nie ta osoba i nie ta bajka. Niby wszystko rozumie, ale zupełnie coś innego rozumiałem, bo tu inne osoby, inna sytuacja, inna sceneria. Kochani, ja zwracam uwagę na tą funkcję, bo ona jest fundamentalna. Jeżeli nie ma fatyczności, to jest bełkot wszystko. Jeżeli nie ma fatyczności w modlitwie, nie ma fatyczności w czytaniu Pisma Świętego, to są wszystko bzdury. Naprawdę. I znowu jest pytanie, czy my jesteśmy przed Bogiem? Czy my się spotykamy z Bogiem prawdziwym? To jest fundamentalne pytanie. Jeżeli nie jesteśmy przed Bogiem prawdziwym, proszę Państwa, czym to zaowocowało? Prosta sprawa. Przyszedł Bóg prawdziwy na ziemię. I co się stało? Ci, do których przyszedł, wiedzieli lepiej, jaki jest Bóg prawdziwy. Więc go zabili na wszelki wypadek. Rozumiecie? Ja zwracam uwagę na to, że największy grzech, jaki ludzie popełnili, to był grzech popełniony przez ludzi pobożnych i w imię obrony Pana Boga. Jezus został skazany na śmierć jako bluźnierca. Rozumiecie? Jako bluźnierca. A Piłatowi potem sam powiedział, większy grzech mają ci, którzy mnie wydali w Twoje ręce niż Ty. Jednoznacznie powiedział, kto popełnił ten największy grzech. Rozumiecie? To się wszystko, proszę Państwa, wiąże z fatycznością. I Pan Jezus na to zwraca uwagę. Gdybyście byli dziećmi Boga, gdybyście rzeczywiście spotkali Boga, mieli to odrobinę doświadczenia Boga, to byście widzieli, że to, co mówię, to, co robię, to jest od Boga. Nie ma innej możliwości. A ponieważ wy jesteście wewnętrznie zakłamani, dlatego się tak dzieje, jak się dzieje. To zakłamanie to jest ich wyobrażenie, ideologia, powiedzmy, religijna. Proszę Państwa, to jest cały czas stały problem
we wszystkich religiach. We wszystkich. Nie tylko u Żydów, nie tylko u Mahometan, a także u chrześcijan. To jest stały problem. Stały problem. Więc proszę Państwa, w medytacji chodzi tak naprawdę o tą fatyczność, o to spotkanie osobowe, bycie w relacji, żywej relacji z Bogiem. Dobra. Myślę, że to jest jakoś sensowne. Zresztą, proszę Państwa, przeczytam Wam tutaj fragment na końcu tego mojego tutaj tekstu. Cytuję wstęp, prolog do listu Jana. To jest niesamowity tekst. Proszę Państwa, pisze to starzec mający 90 lat. Ten tekst pisał Jan w 90 latach pierwszego wieku. To Wam oznajmiam, co było od początku. Enarche. Arche to jest to, co filozofowie greccy szukali od początku. Pierwsi filozofowie greccy szukali arche. Arche to jest początek, ale nie tylko. Fundament, istota, źródło tego wszystkiego, co istnieje. Nie? Zasada. To Wam oznajmiamy, co było od początku. Cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się, myśmy je widzieli, o nim zaświadczamy i oznajmiamy Wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także Wam. Po co? Abyście i wy mieli komunię z nami. W polskim tłumaczeniu to jest współuczestnictwo, ale tam jest po grecku koinonia schemas. To znaczy właśnie komunię z nami. Abyście mieli z nami komunię, a mieć z nami komunię znaczy mieć ją z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. O co chodzi w tym wszystkim? On to przekazuje, ta ewangelizacja, przekaz, także sakramenty, wszystko służy po to, żebyście mieli komunię z nami, a z nami mieć komunię znaczy mieć z Ojcem i Synem. To jest tajemnica Kościoła i całego głoszenia Słowa w jego najgłębszym sensie. Doprowadzenie do komunii. Do spotkania, do komunia jest zawsze osobowa, to jest więź osobowa. No. Dobrze. Jak to się robi? Krótka, proszę Państwa, taka instrukcja. Każdy powinien tą sentencję sobie znaleźć. Jeżeli nie znajdziecie w psalmach czy gdzieś... Aha, ponieważ ta sentencja ma te dwie funkcje. Z jednej strony to jest właśnie to, tak, pług rozpycha te wszystkie niepotrzebne, śmieciowe jakieś rzeczy, które do nas przychodzą. Nie? To jest jedna funkcja, dlatego trzeba się w tą sentencję wchodzić. Jest tutaj w takiej anegdocie żydowskiej rabin mówi do uczniów, kiedy wymawiasz słowo przed Bogiem, wejdź w nie cały. To jest dobra rada. Wejdź w nie cały. Natomiast druga rzecz, ona powinna nawiązywać żywą więź osobową. Dlatego powinna mieć ten rodzaj wypowiedzi ja, ty. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, czy nad nami grzesznymi. Ty, Panie Jezu, zmiłuj się nade mną. Ty, ja, ty. Relacji. Kasjan mówi taką: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Boże, Ty, Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Ja, Ty. Dobrą sentencją chyba jest to, co mówi Faustyna. Jezu, ufam Tobie. Według mnie bardzo dobra sentencja. Jezu, ufam Tobie. Ja, Ty. W każdym razie ta sentencja powinna nas wprowadzać w tą więź. Jeżeli wchodzimy w nią cali, wchodzimy w tą fatyczność
Tu chodzi o tą fatyczność, o tą więź i to spotkanie osobowe. Jaty. Więc jeżeli nie mamy jakiejś sentencji, tak, to możemy sobie wziąć jedną z tych trzech, które ja teraz tutaj podałem, nie? Które możemy sobie powtarzać. Teraz następnie problem, w jaki sposób to robić. Więc proszę Państwa, to jest tak. Jeżeli weźmiemy to na krześle, no to na krześle, proszę Państwa, jak siedzimy tak wygodnie, to ma swoje wady. Jesteśmy rozluźnieni, co prawda, siedzimy wygodnie, ale ta postawa nas może troszeczkę prowadzić do drzemki. Więc lepiej siąść, proszę Państwa, na połowie tego krzesła. Nogi, żeby były tutaj mniej więcej z kątem prostym. No, ręce można położyć na trochę w takim małym rozkroku. Najlepiej jeszcze, jeżeli ktoś to robi w domu czy coś, boso sobie na podłodze czy na dywanie. Ręce na kolanach, ewentualnie ręce złożone. Kręgosłup wyprostowany, ale to znaczy nie, żeby była linia prosta, tylko ten naturalny taki kształt, takie S wcięte tutaj na tym odcinku lędźwiowym. Głowa wyprostowana do góry. To można, proszę Państwa, ćwiczyć w ten sposób, że sobie można książkę położyć na głowie. No i proszę bardzo, ona powinna, ta książka, ja nie mam włosów, wiecie, także jest problem. Ale ona powinna właśnie tak być. Jak człowiek zaczyna spać, to książka spada. Prosta sprawa. Więc i to rzeczywiście jest tak, jeżeli głowa leci, to znaczy, że człowiek odpływa. I to albo ulatuje w jakieś myśli, albo zasypia. No tak jest. Tak to funkcjonuje niestety. Ale nie bez napięcia. To musi być rozluźnienie. To musi być jak najbardziej naturalna. I to jest naturalna pozycja. W związku z tym w tej naturalnej pozycji my nawet możemy bardzo długo siedzieć. Tylko trzeba się do niej przyzwyczaić, bo na początku będzie trochę tutaj na plecach troszeczkę nas będzie bolało. Ale to szybko minie, bo to jest naturalna pozycja. No i wtedy, proszę Państwa, jak się tak siądzie, to trzeba chwycić ten właściwy, naturalny rytm oddechu. I wtedy, jak chwycimy ten oddech, to w tym wdechu, pobraniu powietrza, wpisujemy pierwszą część sentencji, a przy wydechu drugą. Dlatego jeżeli ta modlitwa na przykład Jezusowa jest za długa, to trzeba ją skrócić. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Tyle. Nie? Na przykład. Nie? I to wtedy to wchodzi. To jest, jeżeli chodzi o siedzenie. Natomiast można z poduszkami to robić, albo tutaj z tymi stołeczkami, które tutaj mamy. To jest też prosta sprawa. Tutaj są też takie pocięte karimaty. Najprostsza sprawa, żeby to... To się, proszę Państwa, siada w ten sposób. No, na kolanach się klęczy, podkłada się tutaj. Tak? I w ten sposób. I jeżeli człowiek tak siądzie, to od razu kręgosłup się prostuje. To samo można zrobić z poduszkami, tutaj ich nie ma. Wziąć między kolana na przykład i siąść na takiej poduszce. Albo w lotosie na przykład siąść. To jest też podobna sprawa. To jest fizjonomia niby, ale Państwo zobaczą bardzo szybko, że rzeczywiście jak głowa leci, to myśli, znaczy... To jest sprzężone, że człowiek gdzieś odlatuje. Zamiast być przytomnym, obecnym tu i teraz, bo to musi być przytomność, nie, a nie letarg, sen czy jakieś właśnie relaksacja. Tylko musi być. No i teraz oczywiście sobie ręce kładziemy tutaj na udach i albo też składamy. To jest tak, to jest, myślę, że od strony takiej praktycznej pokazałem, można sobie karimaty wziąć i te stołeczki medytacyjne. Dobrze.
I teraz, proszę Państwa, myślę, że warto by było zrobić taką małą medytację, no dosłownie 10 minut, żebyśmy zobaczyli, jak to nam pójdzie. I teraz jeszcze jedna rzecz, mianowicie czas. Są, proszę Państwa, takie specjalne programy na komórce, które odmierzają ten czas same. Ja osobiście używam, jest szereg tych, jak Państwo wpiszą tutaj w te programy, to znaczy jak się szuka tych programów, sklepy Play, czy tam wpisze się medytacja, to tam Państwo znajdą szereg takich programów. Ja tutaj używam taki program, który ten WCCM zrobił po polsku. Jak on się tam nazywa, teraz nie pamiętam. Ale to jest ten ich program, Światowa Wspólnota Medytacji i tak dalej. Ale jak się sam program nazywa, to tutaj chyba nie pisze. Czy pisze? No i tutaj sobie można nastawić czas. To jest, jak Państwo wpiszą medytacja, to tam jest szereg tych takich timerów, które mierzą ten czas. I tutaj, tu jest, ja mogę to pokazać, tutaj jest zegar. Jak się to wybierze, to tutaj się określa, ile jest na przygotowanie i ile medytacji. I pisze się, ile medytacji. Weźmiemy tutaj 10 minut na przykład. OK. 10 sekund na przygotowanie. Zapalimy świeczkę, zostawimy tylko ostatnie światła, to wszystko zgasimy, dobrze? I ja przy takim ćwiczeniu, proszę Państwa, medytacji robię taki porządek, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Przede wszystkim odmawiam na początek, na stojąco, modlitwę pańską. Ojcze nasz, żebyśmy wiedzieli, do jakiego Boga się zwracamy. Chodzi o fatyczność. I teraz, i potem właśnie po tej modlitwie my wszyscy właśnie przyjmujemy tą pozycję medytacyjną, no i ja włączę ten timer i będziemy tak. Proszę tam zgasić to, dwa boczne te światła to są te, o tak i tak, tam to zostaje, tutaj proszę